Jeżeli zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że ten sam Bitcoin na różnych giełdach osiąga różną cenę, to ta lekcja jest dla Ciebie. Ja nazywam się Dawid Augustyn i w kolejnej lekcji najlepszego kursu analizy technicznej online dla początkujących za darmo opowiem o tym, skąd bierze się cena na rynku kryptowalut. Jedziemy z tematem. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd bierze się cena na rynku kryptowalutowym, musimy zobaczyć, jak ten rynek jest skonstruowany. W odróżnieniu od rynku akcyjnego, rynek kryptowalutowy, podobnie jak rynek walutowy, jest rynkiem zdecentralizowanym. Jeżeli pamiętasz z poprzedniej lekcji, to w przypadku rynku walutowego mówiliśmy o takiej trzypoziomowej strukturze. Czyli mamy interbank, ten taki topową warstwę, mamy banki i mamy ten rynek detaliczny. W przypadku rynku kryptowalut sytuacja jest jeszcze prostsza, bo mamy tylko rynek detaliczny, czyli banki w konstrukcji tej rynku funkcjonują, jeżeli już, to tylko i wyłącznie jako uczestnicy na takich samych prawach, na jakich my sami na tym rynku funkcjonujemy. Co powoduje decentralizacja rynku finansowego, w tym przypadku rynku kryptowalut. Polega to na tym, że nie mamy jednego ośrodka, który zbiera wszystkie transakcje kupna i wszystkie transakcje sprzedaży, tak jak na przykład na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, czyli te podmioty, które tam są notowane, tam dokonuje się tych realnych transakcji. Na rynku walutowym, jak i na rynku kryptowalutowym nie ma takiego jednego ośrodka, co oznacza, że transakcje dokonywane są w różnych miejscach. Stąd po pierwsze wynikają rozbieżności w cenie. Im rynek jest bardziej płynny, uczestników tego rynku jest więcej, tym najczęściej te różnice pomiędzy poszczególnymi giełdami, tak jak w przypadku rynku walutowego, pomiędzy poszczególnymi brokerami są niewielkie. Na rynku walutowym różnice na euro-dolarze mogą sięgać maksymalnie gdzieś setnej części procenta pomiędzy różnymi brokerami. W przypadku kantorów już te różnice mogą być większe. W przypadku kryptowalut, w związku z tym, że bardzo duże znaczenie ma to też, gdzie dana giełda się znajduje i jaki ona ma zasięg, powoduje, że te różnice mogą być jeszcze większe. Jeżeli popatrzymy teraz z perspektywy tego, że jesteśmy i posiadamy jakąś kryptowalutę, w naszym przypadku będziemy używali i mówili o Bitcoinie, natomiast bez problemu możesz przerzucić się i mówić sobie w głowie o jakiejś innej walucie, kryptowalucie, którą akurat w portfelu masz. My jako inwestorzy indywidualni podejmujemy decyzję, gdzie, na jakiej giełdzie możemy te nasze Bitcoiny czy naszą kryptowalutę wymienić i gdzie dokonywać transakcji. To jest nasz wybór. I jest tutaj kilka problemów. O ile rynek walutowy, rynek akcyjny jest scentralizowany, rynek walutowy jest zdecentralizowany. Natomiast w zasadzie ci profesjonalni uczestnicy tego rynku, a więc brokerzy, pośrednicy, dostawcy płynności i tak dalej, są licencjonowani, są nadzorowani. Tak w przypadku rynku kryptowalut, niestety, jeżeli już są jakieś kwestie i regulacje prawne, to są to regulacje, które dotyczą stricte danego kraju, tak jak na przykład w Chinach, czy tak jak na przykład w Korei Południowej. Natomiast nie ma czegoś takiego jak jakiś globalny ośrodek nadzorowania i pilnowania, czy każda giełda postępuje zgodnie z prawem, bo w zasadzie to prawo dopiero zaczyna się w przypadku giełd kształtować. Na polskim rynku jest coś takiego i funkcjonuje coś takiego jak kodeks dobrych praktyk wypracowany z Ministerstwem Cyfryzacji, do których oczywiście giełdy kryptowalutowe, te polskie, mają się czy powinny się dostosowywać. Giełd, tych ośrodków, gdzie możemy wymienić naszą kryptowalutę, jest masę. Setki miejsc, gdzie możemy dokonać tej wymiany. Dlatego ważne jest, żebyś swoje transakcje dokonywał w ośrodku, który jest bezpieczny, sprawdzony i w którym jest bardzo duża liczba
uczestników, czyli osób, które biorą udział i wystawiają swoje zlecenia. Typowo jak na targu, im więcej sprzedających, im więcej kupujących, tym rynek jest bardziej płynny, a później na końcu tej lekcji dowiesz się, dlaczego ta płynność jest tak ważna. Biorąc pod uwagę, że giełdy to są w zasadzie takie prywatne twory i żeby giełda powstała, wystarczy niewielkie 50 tysięcy złotych, czyli jeden bitcoin, i w zasadzie za tego jednego bitcoina byłbyś w stanie postawić taką giełdę. To powoduje, że próg wejścia do tego biznesu jest bardzo niski, co wymaga od nas, od inwestora indywidualnego, jeszcze większej czujności niż ma to w przypadku, niż w przypadku rynku walutowego czy rynku akcyjnego, gdzie na listach KNF-u podmiotów licencjonowanych w 2 minuty jesteśmy w stanie sprawdzić, czy instytucja jest wiarygodna, czy wiarygodna nie jest. I niestety na rynku kryptowalut zdarzyły się takie przypadki, które powodują, powodują jeden wniosek. Swoje środki prywatne nie trzymaj na giełdzie, czyli wypłacaj je po zakończonej transakcji. Wymieniłeś bitcoina na fiata, czy wymieniłeś bitcoina na Ethereum? Przelewaj, puszczaj te środki z powrotem na swój portfel prywatny, dlatego że w historii było kilka takich przypadków, ja tylko i wyłącznie podkreślę i podam dwa. Najbardziej dramatyczny, 2014 rok, giełda MTGOX, założona w 2010 roku w Japonii. Tutaj oczywiście użytkownicy stracili ponad 450 milionów dolarów na tamtą, na wycenę w tamtym czasie bitcoina, bo było włamanie, czy bitcoiny zostały skradzione z tego prywatnego portfela, ale już giełdy. Bo żeby dokonać transakcji na giełdzie, musimy nasze środki przesłać na nasz portfel na giełdzie. A właścicielem tego portfela no jest giełda. Musi tak się cały proces odbywać, dlatego że giełda stanowi taki gwarant tego, że transakcje będą miały miejsce, co oznacza, że innej sytuacji niż przesłanie tych środków na giełdę być nie może. No, na rynku akcyjnym ta cała sytuacja jest prawnie zdecydowanie mocniej uregulowana, więc teoretycznie jest ona bezpieczniejsza. No i giełda też musi spełniać masę wymogów. Tutaj niestety tak nie jest i decyduje tylko i wyłącznie wolny rynek. Podobna sytuacja z tym, że w tym przypadku giełda nam się zwinęła z rynku, to była sytuacja z 2016 roku, polska giełda Bitkurex zniknęła ze środkami osób, które na niej handlowały. I mam nadzieję, że te dwa przypadki wystarczająco Cię przekonują do tego, żebyś swoich środków nie trzymał bezpośrednio na giełdzie, chyba że chcesz dokonać transakcji, ale po zakończonej transakcji prześlij swoje środki natychmiast na swój prywatny portfel po to, żeby być przede wszystkim na tym rynku bezpiecznym. Do nas należy decyzja o tym, gdzie, na jakiej giełdzie będziemy dokonywali naszych transakcji. Każda giełda ma różne cechy i różne atuty, ale też swoje wady. Na niektórych giełdach możemy wymieniać tylko kryptowalutę na inną kryptowalutę. Inne dopuszczają wymianę kryptowaluty na fiaty, inne dają możliwość wpłaty bezpośrednio na giełdę fiatów, inne giełdy takiej możliwości nie dają. Niektóre z nich nawet dają możliwość handlu przy użyciu dźwigni finansowej. Czyli dokładnie sprawdź przed wyborem poszczególnej giełdy, jakie ma cechy i czy dana giełda zaspokoi Twoje potrzeby transakcyjne. Ważne jest, żebyś wybierał te giełdy, tak jak wspomniałem wcześniej, na których liczba uczestników, użytkowników, która korzysta z tej giełdy, jest jak największa. Pojawił się pewien problem, przynajmniej w ostatnich miesiącach, bo ewidentnie widać, że w przypadku giełd kryptowalutowych nie było absolutnie przygotowania do tak wielkiego boomu i tak wielkiej eksplozji popularności kryptowalut, co między innymi objawia się w dużej ilości błędów czy komunikatów ze strony giełdy na temat różnych prac technicznych, co powoduje oczywiście duży niepokój, dlatego że chociażby w przypadku Bitkurexa pierwsze komunikaty, które szły do użytkowników, mówiły o
jakichś problemach technicznych czy usterkach, które mają być naprawione, później giełda się zwinęła, więc tutaj ta serce bije szybciej, jak dostajemy taki komunikat i widać to zdenerwowanie wśród uczestników, gdzie giełdy dopiero dostosowują się do tego całego boomu, jaki ma aktualnie miejsce. Widać to ewidentnie w przypadku, gdy giełda na przykład nie przyjmuje nowych użytkowników, gdzie każdy nowy użytkownik to jest przecież pieniądz w postaci prowizji, którą giełda za dokonywanie transakcji i załączenie jednej strony z drugą stroną transakcji otrzymuje. Więc to ewidentnie pokazuje to sytuację, że te giełdy, nie wszystkie giełdy technicznie nadążają za tak wielką masą i liczbą uczestników. Więc jak już wybierzesz swoją giełdę, ważne, żebyś odróżniał wykres cenowy, transakcje i arkusz zleceń, bo to tutaj będzie się działa ta cała magia i cała ta sytuacja, dlaczego na różnych giełdach kryptowalutowych cena jest różna. Wskoczmy sobie na Bitfinex. Na Bitfinex i zobaczmy, jak wygląda wykres, arkusz zleceń i ostatnie transakcje. Wykres oczywiście, w tym przypadku mamy wykres świecowy, to tutaj świeczka się zmienia w każdej chwili, w momencie, kiedy dojdzie do transakcji. Nieco sekundę, nieco minutę, każda zmiana, każde tutaj takie wahnięcie, to jest znak, że doszło do transakcji. W taki ładny, graficzny sposób przedstawiana jest historia transakcji, czyli kiedy i przy jakim wolumenie, czyli liczbie kontraktów, tak by było na instrumentach pochodnych, liczbie na przykład bitcoinów, doszło do danej transakcji. Poniżej znajdują się dwa kolejne boksy. Po prawej stronie tu mamy trades, czyli transakcje, i tu jest pokazany czas transakcji, po jakim kursie doszło do transakcji i jaka ilość zmieniła, jaka ilość kryptowaluty zmieniła swojego właściciela. Czyli te ostatnie transakcje nanoszone są na wykres. Ale żeby doszło do transakcji, to strona kupująca ze stroną sprzedającą musi dojść do porozumienia. A głębokość tego rynku, czyli ilość tych wszystkich zleceń, widzimy w arkuszu zleceń, czyli tak zwanym order book, gdzie mamy informacje. Po lewej stronie mamy oferty kupna, najlepsze oferty kupna, i one są posegregowane ceną, czyli od ceny najwyższej do ceny najniższej, no bo w tym przypadku jasne jest, że osoba, która chce kupić za cenę wyższą, będzie miała pierwszeństwo przed tą osobą, która chce kupić za cenę niższą. Natomiast po prawej stronie tego arkusza zleceń mamy stronę sprzedającą, czyli osoby, które posiadają daną kryptowalutę i chcą się jej pozbyć, chcą ją sprzedać. Cena i te osoby posegregowane są w drugą stronę, czyli od ceny najniższej do ceny najwyższej. I oczywiście przy każdym zleceniu mamy informacje na temat tego, jaki mamy tutaj wolumen, ile rzeczywiście tej kryptowaluty przy danym zleceniu jest. Czyli im więcej tej kryptowaluty, tym zlecenie jest zdecydowanie ważniejsze. Jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że strona kupująca, czyli ktokolwiek, zaakceptuje cenę strony sprzedającej albo na odwrót, to dochodzi do transakcji, czyli do tej wymiany kryptowaluty pomiędzy uczestnikami. Czyli dochodzi do ustalenia tak zwanej ceny na rynku. Czyli to, co widzimy, i to, że ktoś mówi, że Bitcoin osiągnął, czy cena aktualna Bitcoina wynosi 13 500 dolarów, oznacza to, że ostatnia transakcja miała miejsce po kursie 13 500 dolarów. To nie daje gwarancji, że ty wymienisz po 13 500 dolarów, tylko i wyłącznie jest to informacja, że po takim kursie została wykonana ostatnia transakcja. Czyli z drugiej strony nie aż tak wiele, bo cena na niektórych giełdach może się okazać, że cena leci nam na 20 tysięcy dolarów. No ale co z tego, jak na tej samej giełdzie, wystawiając zlecenie sprzedaży kolejne, najlepsza oferta będzie opiewała na 13 tysięcy dolarów. Nic ci to nie da.
Bardzo często takie sytuacje, takich małych wahnięć, znaczy dużych wahnięć przy małym wolumenie, miały miejsce na spółkach mało płynnych, czyli na rynku akcyjnym, gdzie na przykład wymieniona została jedna, dwie akcje o wolumenie kilkunastu złotych i nagle okazywało się, że kurs spółki rośnie o 20%. Tak było to widoczne tylko i wyłącznie na wykresie. I dobrym tutaj przypadkiem i przykładem będzie sytuacja w polskiej giełdy, bo polskie giełdy również odnoszą sukcesy na arenie takiej międzynarodowej, najpopularniejsza polska BitBay, ale mamy również Abu Coins, mamy BitMarket, czyli tych giełd polskich kryptowalutowych troszeczkę jest. I popatrzmy na przykład na BitBay. BTC.pln, czyli Bitcoin w stosunku do złotówki, jaki mamy TIK, czyli w danej chwili doszło do transakcji po kursie 63 260, czyli prawie czy ponad 13 tysięcy wyższej niż pozostałe transakcje w tym samym czasie wykonane. Taka sytuacja mogła mieć miejsce w związku z tym, co się dzieje tutaj, jakie są oferty kupna i oferty sprzedaży. Teraz zwróć uwagę, że na różnych giełdach są różni uczestnicy tego rynku, stąd te ceny mogą się kształtować inaczej. I niestety może też dochodzić do tego typu sytuacji, czyli gdzie kupujemy po cenie zdecydowanie wyższej niż pokazuje to rynek. I teraz nie wystarczy, że giełda da nam, nie wiem, masę przeróżnych instrumentów, da nam możliwość wymiany Bitcoina na wszelkie możliwe fiaty czy na wszelkie możliwe inne kryptowaluty. Ważne jest to, jaka jest na nich płynność, czyli zdecydowanie lepsza jest giełda, która ma dużą płynność na Bitcoin USD niż taka, która ma słabą płynność, ale tych instrumentów ma masę, dużo. Po prostu ten pościg cenowy wynikający z tego, że weźmiemy najlepszą ofertę kupna czy najlepszą ofertę sprzedaży po drugiej stronie tego rynku będzie tak duży będzie ten przeskok, że stracimy bardzo dużo, czyli ten nasz wybór musi być przede wszystkim podyktowany głębokością tego rynku. Rynek jest tym głębszy, im więcej mamy zleceń, a co za tym idzie, ta skokowość ceny jest mniejsza, czyli wykres jest bardziej gładki, a nie mamy tego typu skoków na przykład po kilkaset dolarów na pojedynczej transakcji. Takich giełd, takich rynków powinniśmy się wystrzegać, chyba że lubimy hazard i polujemy, liczymy na to, że uda nam się dokonać tej transakcji w sposób skuteczny i będziemy mieć de facto trochę szczęścia. Przejdźmy do takiego prostego arkusza zleceń, który jest dokładnie obok mnie, żeby opisać sobie, jakie są możliwości i co się może rzeczywiście na rynku wydarzyć, kiedy wystawimy jakieś na rynek zlecenie. Też ważna uwaga jest taka, że na różnych giełdach mamy możliwość wystawiania różnych zleceń. Najczęściej oczywiście każda giełda ma możliwość wystawiania zlecenia typu market, czyli po najlepszym kursie albo kupna, albo sprzedaży, ale to zlecenie typu market może wywoływać bardzo duże zamieszanie, w szczególności gdy ten rynek jest mało płynny. Mamy po jednej stronie oczywiście kupujących i sprzedających, tabelka jest trochę bardziej uproszczona i odważmy przykład Bitcoin w stosunku do dolara amerykańskiego. Tutaj oczywiście mamy kolejne ceny kupna od najwyższej do najniższej i kolejne zlecenia sprzedaży od tych najniższych do coraz to wyższych. Czyli może dojść do sytuacji takiej, że ja stwierdzam, że wystawiam zlecenie sprzedaży Bitcoina po 25 tysięcy dolarów. Mogę takie zlecenie złożyć, tylko to zlecenie wyląduje jeszcze poniżej tych ofert, czyli będzie bardzo daleko i to, że ja takie zlecenie wystawię, absolutnie nie znaczy, że do takiej transakcji może na rynku dojść. Co się natomiast wydarzy, jeżeli ja stwierdzę przy takim arkuszu, tak, że chcę dokonać transakcji kupna powiedzmy 15 bitcoinów po cenie market, czyli po prostu chcę zająć pozycję natychmiast. No okaże się, że pozbieram te kolejne zlecenia do momentu, kiedy nie osiągnę i nie kupię tych 15 bitcoinów i może się okazać, że na przykład ostatnia transza bitcoinów, ktoś wystawi zlecenie przy mało płynnej giełdzie na 23 tysiące dolarów sprzedaży
ja to zlecenie zbiorę, bo tutaj na przykład będzie tych 10 bitcoinów, czyli gdzieś połowę mojej transakcji zostanie zrealizowana tak. Jeden bitcoin po 13 550 tą transakcję wezmę, podniosę kurs na 13 550, później wezmę kolejne, no bo muszę kupić aż 15 bitcoinów, czyli mamy 2,5 bitcoina, kolejne i moje zlecenie, jeżeli tutaj mamy taki przeskok cenowy, wywoła wzrost kursu do 23 610 dolarów za bitcoina, gdzie później oczywiście kurs na innych giełdach, które są bardziej płynne, takich wzrostów zleceniem na poziomie 15 bitcoinów bym nie wywołał, bo już na poziomie 13 550 na przykład tych kilkadziesiąt bitcoinów jest oferowanych do sprzedaży. Dlatego też bardzo często dochodzi do sytuacji, w której osoba początkująca wystawiając zlecenie typu market bardzo mocno narzeka na to, że cena czy kurs był dla mnie mega niekorzystny. Jeżeli porównamy sobie teraz osobę, która chce sprzedać też po powiedzmy sprzedać swoje bitcoiny, tak, i wystawia też zlecenie typu market i ma tych bitcoinów, tu wróćmy do przykładu, że tych bitcoinów pierwsza oferta jest na jeden bitcoin i ma tych bitcoinów powiedzmy 20 do sprzedaży, zbiera całą tą listę, tą, którą tu widzimy, no i kolejne zlecenie do momentu, kiedy tych 20 bitcoinów nie sprzeda i może się okazać, że ostatnia cena, po której wykonuje tą transakcję, może być 5-6 tysięcy dolarów. Bardzo ważne jest, żeby handlować na tej giełdzie, gdzie tych zleceń i ilości jest jak najwięcej i ten skok cenowy pomiędzy tymi poszczególnymi transakcjami jest jak najmniejszy, bo to będzie pokazywało, że ta głębokość i płynność rynku jest na tyle duża, bo problemem na giełdach może być też sytuacja taka, że niestety giełda tutaj może nam na przykład zablokować handel, bo dzieje się coś na przykład złego, czy coś się technicznie, giełda na przykład pojawił się jakiś techniczny problem, więc na to musimy też oczywiście uważać, ale niestety wpływu mieć nie będziemy. I teraz, jeżeli na każdej giełdzie są ci kupujący i sprzedający i na każdej giełdzie określana jest ta cena, to może dochodzić do sytuacji, gdzie warto dokonywać arbitrażu, czyli wykorzystywać fakt, że na jednej giełdzie Bitcoin jest 3000 dolarów wyżej niż na tej giełdzie, na której ja handluję, czyli kupię na tej giełdzie, gdzie mam taniej, a sprzedam na tej, gdzie mam drożej. W teorii brzmi to bardzo dobrze, w praktyce, przynajmniej w przypadku Bitcoina, może to powodować kilka problemów. Po pierwsze, tam gdzie cena jest wyższa, czy w tą stronę, w którą chcemy zrobić arbitraż, zobaczmy jak wygląda arkusz zleceń. Bo jeżeli będzie tych zleceń bardzo mało, to może się okazać, że przelaliśmy te nasze Bitcoiny, czy przelaliśmy tam fiaty, ponieśliśmy jakiś koszt transakcyjny, a naszej transakcji wykonać nie jesteśmy w stanie, no bo chcemy na przykład zbyt duży wolumen wykonać na tej giełdzie, która jest mniej płynna. Albo może dojść do sytuacji, gdzie w trakcie przesyłania naszych bitcoinów czy naszej kryptowaluty na inną giełdę, kurs się bardzo mocno zmieni. Czyli ten arbitraż nie jest sytuacją łatwą i bardzo często w tych takich bardzo doświadczonych rynkach sytuacje, gdzie mamy możliwość wykonania arbitrażu, wykonywana jest przez algorytmy. Tak jest na rynku akcyjnym, tak jest na rynku instrumentów pochodnych, czyli te sytuacje są bardzo szybko przez tych bardzo doświadczonych uczestników tego rynku wykorzystywane, przez to te ceny nam się bardzo ładnie uśredniają. Czyli nie będzie tutaj jakiegoś kosmicznych różnic pomiędzy kursami. Te różnice, tak jak wspomniałem wcześniej, mogą być duże i mogą wynikać z uwarunkowań politycznych czy prawnych danej giełdy, czyli tak jak na przykład w Korei Południowej te ceny są mocno zawyżone, bo uczestnikami i osobami, które mogą dokonywać transakcji na giełdzie, na giełdach kryptowalut tych koreańskich, mogą być tylko Koreańczycy. Co okazuje się, że ten rynek jest bardzo mocno hermetyczny. Podobna sytuacja miała miejsce w Zambii, gdzie problemy z własną narodową walutą spowodowały, że bardzo dużo chętnych pojawiło się na Bitcoina i lokalne giełdy czy giełdy z danego regionu odnotowały bardzo duży popyt, czyli nagle okazało się, że jest masa osób kupujących, nikt nie chce sprzedać, no bo ten Bitcoin, jego wartość przynajmniej dla uczestników danego regionu bardzo mocno
wzrosła i jakiś inwestor powie, a to ja tam chcę sprzedać moje bitcoiny, tylko może się okazać, że ja na daną giełdę nie będę miał dostępu, albo wejdę na tą giełdę, a tam cały arkusz zleceń po stronie kupującej będzie wynosił na przykład marne 5 bitcoinów. Tu ważne jest oczywiście, żeby, bo ja mówię tutaj o portfelu na poziomie około 50 tysięcy złotych, na poziomie około 1 bitcoina, żebyś przerzucił sobie te liczby oczywiście na swój portfel i może się okazać, że jeżeli masz 1000 bitcoina, no to tutaj problemem czy problemu z zawarciem transakcji nie będzie. Natomiast to, w jakim ośrodku handlujemy, czyli na jakiej giełdzie handlujemy, to ma kosmiczne znaczenie przede wszystkim na rynku kryptowalut. Na rynku akcyjnym tutaj sprawa jest prosta, bo rynek jest scentralizowany. Na rynku walutowym jest decentralizacja, ale podmioty są nadzorowane. A na rynku kryptowalutowym, który jest zdecentralizowany, te podmioty już nadzorowane tak mocno nie są. Co w przypadku CFD na kryptowaluty? Czy one wpływają na cenę? Absolutnie nie. Jest to typowy instrument pochodny, który nie ma wpływu na kurs, taki rzeczywisty kurs Bitcoina, czyli jeżeli broker oferuje CFD na kryptowaluty, to jest to taki instrument typowo spekulacyjny. Niektórzy mogą to porównywać do kasyna, dlatego że broker bardzo często ściąga notowania od jakiejś większej giełdy i na tej podstawie wykonuje zlecenia ze swoimi klientami, bo on tutaj tą stroną transakcji będzie zawsze, czyli te CFD-ki na kryptowaluty, nawet jak tam będzie dochodziło do jakichś określonych transakcji, na cenę wpływu mieć absolutnie nie będą. Czyli najważniejsze będzie to, jak dana strona kupująca i sprzedająca, jak tutaj będzie wyglądało to na poszczególnej giełdzie, na której handlujemy. Nie ilość instrumentów notowanych na giełdzie świadczy o tym, czy ona jest dobra, czy jest słaba. Liczba użytkowników, liczba wystawionych zleceń, to jest najważniejszy argument. Bo próżno szukać wielkich wolumenów na giełdach takich światowych, na przykład na Bitcoinie do złotówki. Dużo łatwiej na tym instrumencie handlować na polskiej giełdzie, gdzie zainteresowanie złotówką jest zdecydowanie większe. Stąd też ważne jest to, na jakiej giełdzie będziemy my sami dokonywali transakcji handlowych i na jakiej giełdzie, tak, ten instrument, który nas będzie interesował, będzie rzeczywiście notowany. Zadajmy sobie ostatnie pytanie w tym nagraniu, czyli na której giełdzie warto handlować? Bo mówiliśmy o tym, że nie każda giełda będzie spełniała warunki, czy będzie spełniała w zasadzie Twoje oczekiwania. Czyli w zasadzie jak to wszystko sprawdzić? A sprawa jest tutaj bardzo prosta, bo wystarczy, że wskoczymy i przejdziemy sobie na stronę CoinMarketCap. Znajdziemy pełną listę możliwych i notowanych kryptowalut. Następnie klikamy w tą, na której handlem jesteśmy zainteresowani, czyli na przykład klikamy w Monero. Pokazywane jest oczywiście wykres, kapitalizacja, ale to, co nas będzie przede wszystkim interesowało, to przejście w zakładkę Markets i następnie porównanie wolumenu transakcyjnego w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu, tutaj jest dokładnie ostatniej doby, czyli z ostatnich 24 godzin. Oczywiście zwróćmy uwagę na symbol, bo tutaj mamy Monero w stosunku do różnych walut i różnych kryptowalut, więc musimy porównać dokładnie to, co nas interesuje. Im wyższy wolumen, tym wyższa płynność, tym mniejsza skokowość ceny i tym wartość i cena, którą tutaj znajdziemy, bo też jest podsumowanie cenowe w dolarach poszczególnych par kryptowalutowych i kryptowalutowych. Będziemy w stanie bardzo ładnie porównać i zobaczyć też, jakie są na rynku rozbieżności, a więc CoinMarketCap. Oczywiście .com. Tutaj odpowiedź na to, na jakiej giełdzie znajduje się dany instrument i na jakiej giełdzie warto w tym przypadku dokonywać transakcji na danym instrumencie. Sprawdzimy sobie wszystko ładnie w tym miejscu. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja i wiesz już, skąd bierze się cena na rynku kryptowalut, koniecznie zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o każdym kolejnym filmie, który pojawi się na naszym kanale, koniecznie subskrybuj nasz kanał, a następnie kliknij w dzwoneczek, żeby te powiadomienia otrzymywać.
Jeżeli podoba Ci się to, co robimy i tą wiedzę, którą dajemy za darmo, nie zapomnij również prenumerować naszego magazynu FX Mag, czyli magazynu, który dostępny jest również w salonach prasowych Empik i na stronie fxmag.pl/sklep. Każda kolejna lekcja najlepszego kursu analizy technicznej dla początkujących online za darmo w każdy wtorek i czwartek. Udanego handlu.